skąd ta mgła była. Kręcisz? Kręcę. Zmierzamy w kierunku Pałacu Świętego Marka, tak? Marka, dobrze mówię. Świętego Piotra mi się od razu nasunęło. Takimi uliczkami. Witamy Was w kolejnym dniu naszej wycieczki. Tym razem przyjechaliśmy zwiedzić przynajmniej przez chociaż parę godzin. Inaczej, nie zwiedzić, wpaść na chwilę, bo zwiedzić to trzeba tu kilka dni zostać. My mamy tak jeden w porywach, więc... Tak, więc wpadliśmy na chwilę zobaczyć do Wenecji i witamy Was z głównego punktu, jakim jest Plac Świętego Marka. I od tego miejsca... Chociaż może nie od tego miejsca, bo już 40 minut szliśmy tutaj spacerem. Także już trochę pozbywamy, ale główny punkt przed nami. Ale główny punkt, Plac Świętego Marka przed nami, zobaczymy co dalej. Chociaż teraz to ja bym chyba się czegoś napił, bo przy tym upale i tej wilgoci, która tutaj jest, to trochę mnie już suszy. Ale spacerek zacny. Tak, spacerek był zacny. Jesteśmy na Kabusi, w centrum Wenecji, kawałek od placu. Poznaliśmy tutaj jeszcze miłych Państwa z Dolnego Śląska, bo jechali, jadą dalej na Włochy, a my będziemy wracać do Słowenii. Przechodzimy właśnie koło Bazyliki Świętego Marka. Oczywiście można by tu wejść do środka i jak najbardziej będzie co oglądać. Na 100%. Ale aktualnie kolejka, która tutaj jest do wejścia, jest myślę, że na... Bo ja nie widzę dalej końca tej kolejki. Na razie to, co widzimy, pewnie 2-3 godziny stania. Szacun, że się im chce stać w tym upale. W tym upale przede wszystkim, bo no jest gorąco. Dalej nie widzę końca tej kolejki. Więc podarujemy sobie zwiedzanie Bazyliki Świętego. Zresztą nie mamy na to bardzo czasu. Połazimy tyle, co przez kilka godzin tutaj się da pochodzić z zewnątrz i pooglądamy budynki z zewnątrz, bo tu wszędzie do wszystkiego są masakryczne kolejki. Jeżeli, tak sobie myślę, chcielibyśmy zwiedzać, to myślę, że trzeba rozważyć powrót do Wenecji w okolicach października, listopada. Na pewno zdecydowanie mniej ludzi, chłodniej. Wrzesień, październik, myślę, że jest jeszcze w miarę ciepło. A zabytki w środku wyglądają tak samo, więc myślę, że to byłby dobry pomysł. Wychodząc z Placu Świętego Marka, przechodzimy obok Pałacu Dożów, który jest jednym z najbardziej majestatycznych budynków świeckich w Wenecji. Swoją obecną formę po wielu przebudowach zyskał w XV wieku. Przechodząc dalej od Pałacu Dożów, dochodzimy do nowego więzienia, a między nimi znajduje się tak zwany Most Westchnień. Mówi się, że więźniowie, którzy szli na
ostateczne skazanie. Zdychali, widząc z niego ostatni raz widok na lagunę i wiedzieli, że już nigdy więcej jej nie zobaczą. Dochodząc do prawie końca tej wyspy, na której jesteśmy, dochodzimy do zabudowań Arsenale di Venezia. Jest to stocznia, która została wybudowana w 1104 roku w stylu bizantyjskim. Dzisiaj służy jako miejsce lokalnych wydarzeń kulturalnych, wystaw i targów. Dzielnica na bogato, Gucci, Dolce & Gabbana, wcześniej mijaliśmy Versace, Prada. Tam jest Saint Laurent. No, to jest chyba dzielnica, na którą nie bardzo nas stać. No dobra, w Wenecji też mogą być korki. Ścisk jest niezły. Szacun, że oni są w stanie tym kierować tutaj. Opuszczamy Wenecję słoneczną i gorącą. Ponad 6 godzin łażenia z buta praktycznie cały czas. Oprócz tam małej przerwy na kawkę. Ale no dobra, jakie jest twoje wrażenie Wenecji? Myślę, że dlatego, że nastawiona byłam na nie, że będzie B i niedobrze i w ogóle będzie śmierdziało i będzie brzydko i w ogóle. Myślę, że właśnie dlatego jest tak dobre. Wrażenie po nam zrobiło pozytywnie. No nie, bez wątpienia, nie byliśmy w żadnym muzeum, co też... Proszę, jest plaga. Jak już byśmy się wybierali ewentualnie kiedyś drugi raz, myślę, że koniecznie trzeba wejść. Takim naszym gołąbkowym sposobem byśmy poobchodzili wszystkie zakątki, jakie gdzieś tam były w naszym zasięgu. Robiliśmy zdjęcia, odkryliśmy magiczne miejsca. I wrażenie, oprócz tego, że oczywiście mnóstwo ludzi, chociaż jeszcze nie ma sezonu, i że mega gorąco i parno, to naprawdę dobre wrażenie, mi się podoba. Ja znaczy, bym tu chętnie wróciła. Mnie też, ale na pewno potwierdzamy to, że Wenecja nie jest miastem, na które przeznacza się kilka godzin jednego dnia, tylko trzeba tu spędzić kilka dni, bo tutaj jest wiele wysp, na które trzeba popłynąć, zobaczyć życie, które tam się toczy, są muzea, do których trzeba wejść i je zwiedzić. Mówię, przez 6 godzin chodzenia zwiedziliśmy masę uliczek, placów, uliczek, 6 godzin chodzenia i myślę, że nie powtórzyliśmy ani jednej uliczki.
Ogólnie nie twierdzimy, że jest przereklamowana, jedynie co, to można wybrać sobie termin, gdzie będzie po prostu mniejszy tłum ludzi, bo już teraz było dużo, ale myślę, że jak będą wakacje, lipiec, sierpień, to tu będzie już tragicznie dużo. Jeżeli chodzi o ceny, bo to jest też jeszcze taka rzecz, na którą staram się zwracać uwagę, zaskoczona jestem pozytywnie, bo nie jest, zakładałam, że będzie, nie wiem, jakoś mega drogo, przebitka. Owszem, im bliżej gdzieś tam, wiadomo, Canal Grande, tym te ceny na przykład za kawę coraz wyższe. Ale wbrew pozorom naprawdę i magnesy można trafić za 80 eurocentów i można trafić za 5 euro, wiadomo, w zależności gdzie popatrzysz, gdzie szukasz. Także nawet cenowo bym powiedziała, że nie jakoś strasznie to by miało odstraszać ludzi, tylko wręcz... Ja jestem pozytywnie zaskoczona. Mówię, być może dlatego, że byłam bardzo sceptyczna przed przyjazdem tu i zrobiła na mnie jednak dobre wrażenie. Dlatego akurat na plus moje odczucia. Dlatego opłacało się zrobić te 150 dodatkowych kilometrów. I teraz drugie 150 z powrotem. Żeby, jeszcze w nogach po środku. Tak, żeby zobaczyć Wenecję. No ale jesteśmy zadowoleni. Jedyne czego żałuję, ale no mówię, no w naszym wykonaniu, przy padnięciu tutaj tak naprawdę na parę godzin to jest nieosiągalne. Wenecję chciałam zobaczyć również wieczorem, nocą, kiedy jest oświetlona, bo musi być cudownie. Tak. I podziwiam tych wszystkich, którzy pływają tu tymi łódkami, że oni się nie zderzą, że w takim wielkim ruchu i gąszczu tych łódek, motorówek są w stanie funkcjonować. No to nie zatrzymuje się jak samochód, a no oni tu mają naprawdę ciasno, więc pełen szacunek. Dobra, jedziemy dalej, szukamy teraz pewnie jakiegoś jeszcze spożyczaka. A nie, i jeszcze piaszczystej plaży. Tak, i jakiejś piaszczystej plaży. Bye.